Nazywam się Cezary Żak. W serialu Receptura gram ojca głównej bohaterki Zosi, Tadeusza. Chyba. A teraz, proszę Państwa, odpowiem na kilka pytań dotyczących tegoż serialu. Z serialową Zosią i Miką współpracowało się wspaniale. Szczególnie z Miką, bo się w niej trochę podkochiwałem. Z tej historii na pewno się da wysnuć morał, przede wszystkim taki, on trochę brzmi banałem, że przede wszystkim historia lubi się powtarzać, ale że też na miłość nigdy nie jest za późno. Mam nadzieję, że serial Receptura zapadnie widzom głęboko w pamięć, bo to i część naszej historii, szczególnie warszawskiej, ale też i kawałek dzisiejszego współczesnego życia, współczesnej historii dla młodych ludzi. Tak, myślę, że tak. Ja jestem w związku przez 36 lat z moją prywatną żoną i nasze relacje są też burzliwe, ale przez to ciekawe. Zresztą polecam wszystkim burzliwe relacje, szczególnie w późnym wieku małżeńskim, bo one są naprawdę ciekawe, pod warunkiem, że każdy ze współmałżonków jest rozsądny i ma głowę na karku. Nie mam takiej sceny ulubionej. Wszystkie były świetnie napisane, bardzo się dobrze je grało. Ja jestem aktorem, który jak ma naprawdę dobry materiał, to potrafi go wykorzystać w 100%. Przy serialu Receptura, którego reżyserował Tomek Szafrański, pracowało mi się świetnie, jak zawsze z Tomkiem. To jest moje kolejne spotkanie z Tomkiem. Bardzo lubię być przez niego reżyserowanym, bo to jest facet twórczy. A to dla nas aktorów, szczególnie aktorów doświadczonych, jest niezwykle istotne. Tak, ojciec Zosi był bardzo zabawną postacią. Najbardziej mi się spodobał pomysł, że on przyjeżdża do Warszawy z jakiegoś małego miasta, widzi te wszystkie hipsterskie historie na Zbawiksie i po prostu wchodzi w to bardzo miękko i stara się tak samo zachowywać, w ogóle nie zauważając, że wzbudza wokół siebie takie salwy śmiechu i takie patrzenie z politowaniem. Było co grać w każdym razie. Tak, uważam, że to jest bardzo zdrowa relacja między Zosią a ojcem, dlatego że oni przede wszystkim siebie słuchają. Ja tutaj czerpałem z mojego doświadczenia rozmów z moimi córkami. One sobie zresztą do dzisiaj bardzo cenią, że te nasze wspólne, długie rozmowy, coraz rzadziej się zdarzające, bo one już są dorosłe, się przez całe nasze życie zdarzały. To jest bardzo ważne. Czerpałem tej roli z życia. Czerpałem z życia i wykorzystywałem swoje doświadczenia, więc jak tylko przeczytałem scenariusz, zobaczyłem, kogo mam grać, pomyślałem sobie, to nie jest aż tak trudne zadanie. Tak, utożsamiam się z postacią ojca Zosi. Wady ojca Zosi? On nie ma wad. No, nie ma, naprawdę. To jest śmieszny facet, bardzo taki jasno spoglądający na życie. Może jest za bardzo łatwowierny. Jak coś zobaczy innego, dziwnego, to wchodzi w to jak w masło. No to, jeżeli to można uznać za wadę. A zaleta? Zaletą jest to, że właśnie potrafi się dogadywać z dziećmi, ale też i potrafi generalnie się dogadać z żoną, z którą drze koty na okrągło. Podobało mi się w tej postaci to, że on jest różny, że on jednak potrafi i przywalić, jak trzeba, będzie,
patrz, scena ze złodziejem na przykład w tym serialu, ale też i potrafi przytulić własne dziecko, doradzić i tak dalej. No to była dość kolorowa postać, dlatego też przyjąłem tę rolę. Zapraszam Państwa wszystkich na serial Receptura w Playerze i w TVN. Ja tam gram ojca głównej bohaterki. Mam nadzieję, że dostanę od Państwa feedback, jak to się pięknie mówi, z oceną i czy ta rola przywładała Państwu do gustu i czy te relacje z moją córką są ok. Pozdrawiam.